Hala produkcyjna z pomieszczeniami socjalnymi mrągowskiej firmy Adams została ukończona przed planowanym terminem. Budowa wkracza teraz w kolejny etap. Od połowy listopada w ukończonej hali rozpocznie się montaż innowacyjnej linii do produkcji szyb zespolonych austriackiej firmy. Nowa hala i nowa linia produkcyjna pozwoli na integrację linii produkcji okien i szyb, gdzie szyby zespolone produkowane będą równocześnie z oknami. Dzięki nowej inwestycji mają znacząco wzrosnąć możliwości produkcyjne firmy Adams. Posadzka hali produkcyjnej została pokryta żywicą, a izolacja ze względów bezpieczeństwa wykonana została z wełny mineralnej. Hale ogrzewać będą energooszczędne promienniki podczerwieni. Dookoła hali trwają jeszcze prace wykończeniowe związane z ułożeniem kostki polbrukowej na powierzchni prawie 30 tysięcy metrów kwadratowych. Powstaje także budynek administracyjny, który z zewnątrz jest już w stanie surowym, a wewnątrz trwają prace adaptacyjne budynku. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na wiosnę 2015 roku.